trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Marcin Tybura, 5 dni w zasadzie po zwycięstwie i to 5. zwycięstwie z rzędów Oktagonie UFC. Marcinie, dzień dobry, dzięki, że znalazłeś na nas czas. Dzień dobry. Mega fajnie, że udało się Ciebie złapać. Mam kilka rzeczy, o które chciałabym Cię podpytać. Ja wiem, że już zostałeś pewnie bardzo dokładnie przemeglowany, chociażby przez Maćka Turskiego w Oktagonie, więc parę rzeczy gdzieś tam tytułem uzupełnienia i podsumowania. No przede wszystkim chciałam Cię zapytać o emocje. No co prawda parę dni już minęło, ale podejrzewam, że chyba jest to jeden z szczęśliwszych okresów w Twoim życiu. Tak, jak najbardziej. Zawsze wygrana cieszy bardzo. I wiesz, taka wygrana jeszcze, która no, w takim miejscu, w którym moment kariery, w którym ja jeszcze nie byłem, czyli 5 wygranych z rzędu w UFC, 5 wygranych w też już klasa rywali coraz wyższa, walki jakby coraz lepsze. Ja nie mówię, że z mojej strony wszystko tam zagrało, ale chodzi mi, że walki coraz takie dające więcej emocji, ciekawsze do oglądania. Więc wszystko się fajnie układa, więc te emocje są bardzo, bardzo pozytywne i tyle. Czy wszystko przebiegało w walce tak, jak sobie przewidziałeś, zaprojektowałeś, czy jednak coś w postawie Walta Harrisa Cię zaskoczyło? No nie wszystko przebiegło tak, jak chcieliśmy, no bo nie planowałem zainkasowania tylu ciosów. No patrz, a już myślałam, że to taka taktyka, no. Była to taktyka na zasadzie, że wiedzieliśmy, że on się zmęczy szybciej niż ja i wiedzieliśmy też, że ruszy w pierwszych tych. No, może gdzieś ten atak był bardziej szaleńczy niż zakładaliśmy i tyle. Wiesz, trafił którymś tym uderzeniem, potem poprawiał i gdzieś te ciosy dochodziły, więc to był element taki, którego nie zaplanowaliśmy. Też mi było ciężko na początku sklinczować po tych ciosach. I dopiero ten moment, kiedy udało mi się tam przechwycić tą nogę, to już dalej walka należała do mnie, więc ten element tego, że on ruszy, a ja ten moment będę musiał przeczekać, a potem przejąć kontrolę, to wiedzieliśmy. No nie, jedyne co to tych kilku ciosów nie zaplanowaliśmy. Który z tych ciosów odczułeś najmocniej? Czy to był ta obrotóweczka, ten łokieć, czy coś innego? A wiesz, to byłem o to pytany, natomiast nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, które odczułem najmocniej. Więc były tam ze dwa takie, które były dość poważne. Tak, ja tak odczuwam. A miałeś? Dość poważnie, także czułem, że no, trzeba tutaj być czujniejszym. Nie miałem momentu takiego, który mnie odcinało, w którym ja czułem, że jestem bardzo mocno zagrożony, także już tutaj sędzia zaraz może przerwać. Może to wyglądało inaczej z boku, wiesz, ale ja tak nie czułem. Gdzieś czułem delikatnie, że gdzieś tam się ugiąłem nogi na chwilę i tyle. Ale który to był, dokładnie to nie pamiętam. A o czym myślisz w takich chwilach, kiedy właśnie przeciwnik tak mocno napiera, ty czujesz, że już trochę zebrałeś i może być jakiś kłopot? Jak wygląda taka gonitwa myśli? Bo już wielu zawodników o to pytałem, każdy odpowiada co innego. Myślę, czy mam popłacone rachunki. I kolor sufitu, żeby nie zmienić, tak wiem, to okej. O których mam samolot na drugi dzień. O czym myślę? Trudno powiedzieć, że jakby te myśli są w jakiś sposób konstruktywne, to jest autopilot taki się włącza i który od razu ci mówi, co zrobić, żeby przetrwać. Mój się włączył taki, że trzeba, nawet trochę podpowiedzi takie padały, nie? Że jeżeli nie mogę sklinczować, to troszeczkę coś tam rzucić, żeby dawać znak przeciwnikowi, że cały czas jest się w walce, żeby go deprymować, chociażby te jego ataki. Na tej zasadzie, żeby on nie myślał, że to jest skuteczne. A drugim takim było, żeby sklinczować, żeby starać się sklinczować. Jasne. Co cieszy bardziej, ten bonus za występ wieczoru, czy to, że znalazłeś się w tym zaszczytnym gronie 3 zawodników razem z Ngannou i z Gane, z 5 wygranymi z rzędu w wadze ciężkiej? Mnie cieszy
Ja jestem bardzo człowiekiem pozytywnym, chociaż nie do końca widać, bo jestem introwertykiem, ale bardzo mnie, wiesz, jeszcze jak coś się układa ogólnie, jak wykonuję jakąś pracę i ona przynosi efekty, więc całokształt mnie cieszy, a nie umiałbym wystopniować tego, co bardziej. Myślę, że wygrane ogólnie mnie cieszą najbardziej. Pieniądze? Jakby taka, to nie jest tak, że ja sobie zaplanowałem, że ja będę żył na MMA i teraz to mi się upada i dostaję za to pieniądze, tylko bardziej zaplanowałem sobie kiedyś, że chciałbym walczyć na najwyższym światowym poziomie. Nie myślałem wtedy o pieniądzach związanych z tym, więc bardziej mi cieszą te wygrane jednak. No i awans na 8 miejsce w rankingu, a więc no top 10, atak na te najwyższe pozycje w tej chwili. Liczyłeś na to, że właśnie tak mniej więcej będzie wyglądał ten awans po ewentualnym zwycięstwie? Myślałeś właśnie 8, czy ta pozycja, czy może wyżej nawet? Nie, myślałem o tej 8. Wydawało mi się, że nawet 7, bo zdarzały się takie, wiesz... Właściwie no to jest 5 wygranych z rzędu też z dobrymi zawodnikami, więc myślę, że ja bym coś tu, żeby gdyby oni mnie wstawili na 7 miejsce, to też by nie było tutaj przekłamania tego rankingu. Natomiast wiesz, no ranking też jest taką jakby subiektywną oceną kilku osób. I to jest chyba jakaś tam punktacja. Nie do końca wiem, ja nie do końca znam zasady. Natomiast to nie jest, wiesz, tak wyliczane tak, że każdy konkretnie wiadomo, na którym miejscu jest. Nie przywiązuję tak mocno do tego wagi. Fajnie, że jest to 8 miejsce, ale to nie jest jeszcze, wiesz, to miejsce, na którym ja chcę być. Jasne. No właśnie, przed tobą Abdurakhimow, Rozenstruik, Volkov, Curtis Blaydes, Gane, no i Derrick Lewis, tak? No i później już mamy byłego mistrza i aktualnego mistrza. Natomiast ty na Twitterze szybko po walce tak naprawdę dość wyraźnie określiłeś się, że chciałbyś tym razem zmierzyć się z Curtisem Bladesem, który no, jest zawodnikiem znanym przede wszystkim ze znakomitej pracy zapaśniczej, a więc to, co ty też bardzo lubisz. Mówimy tutaj też oczywiście o parterze. Ogólnie zawodnik, który w ostatnim czasie radził sobie znakomicie i w zasadzie mógł też mieć ten piękny rekord 5 walk, ale przerwał mu Derrick Lewis i przerwał ten taki marsz z 4. wygraną. Czemu akurat Curtis? Czemu nie wyżej albo nie niżej? Na przykład tak jak chociażby Rozenstruik czy jakiś rewanżyk z Szamilem. Bo wiesz, to jest, było takie kierowanie w kogoś, po pierwsze, kto jest wolny, a w kogoś, kto jest na tyle wysoko, że jest dość wysoko, a ciągle jest taka walka, o którą ja mógłbym tutaj zabiegać. Więc to padło na niego. No mógłbym walczyć o rewanż z Szamilem Abdurakhimowem, ale ta walka nic nie dużo dała. No jest jeszcze Rozenstruik, ale jakby... Nie wiem, ten zawodnik jest jakby dla mnie zagadką ciągle. Jakby nie przyszedł mi do głowy. Przyszedł mi do głowy Blaydes, a Volkov i Gane są zestawieni ze sobą. Derek Lewis prosi teraz, znaczy prosi, jest po prostu krok od tej walki o pas. To teraz do ósmego miejsca w rankingu. I tyle. Tak jest. Taka jest moja droga. Zdrowa, rozsądna kalkulacja. Wszystko rozumiem. W ogóle ten Curtis to był twój własny pomysł, czy konsultowałeś sobie to z własnym obozem? Nie pamiętam, ale na pewno rozmawialiśmy. No i zaraz po walce rozmawialiśmy, no. Ale taki dość chyba mój własny pomysł. Jasne. Powiedz... Tak, Nelly. Ponieważ ty byłeś bardzo aktywny w ubiegłym roku, w tym roku też już masz stoczone walki dwie, więc teraz pytanie, ile chciałbyś jeszcze razy zawalczyć w tym roku? Czy szykujesz się na kolejne? Halo? W tym roku mam jedną chyba. A powiedziałeś dwie? No właśnie, jestem przekonana jakoś, że ta twoja ostatnia to była luty? Styczeń, luty? Czy ja coś pomyliłam? Może i tak być. Pytanie po prostu, czy dwie walki w tej drugiej połowie roku wchodzą w rachubę, czy raczej właśnie nastawiasz się na jedną i później na zbieranie sił i powiedzmy już atak na pierwsze miejsce? Nie, wchodzą w grę, natomiast z mojej strony chyba
uważam, że trudniej będzie zostawić dwie walki, jeżeli to będą dość mocne walki, no bo też walki na niższym poziomie rankingowym, no to się po prostu, wiesz, wrzuca na galę gdzieś tam i jest okej. Okay. I tam nie ma, nie musi się dużo rzeczy zgrywać, nie? Tutaj przy takich wyżej notowanych walkach, no to już trochę więcej rzeczy musi jakby się pozgrywać, nie? Że musi być dobra gala, na której akurat ten będzie co-main event, no bo w przypadku Fight Nightu, no to liczę na co-main event albo main event, no a w przypadku gdzieś tam gary numerowany, no przynajmniej tą główną kartę, więc trochę trzeba poczekać na to, żeby to się wszystko pozgrywało fajnie. Pewnie. No dobrze, no i w zasadzie ostatnie pytanie. Rozumiem, że teraz spędzisz trochę czasu w domu, zanim wrócisz z powrotem do Ankosu i na matę i do ostrych treningów, więc chciałam Cię zapytać o dwie rzeczy. Po pierwsze, teraz mamy czerwiec, więc rozumiem, że już jakieś sianokosy pierwsze przed Tobą bądź za Tobą. No, to można tak powiedzieć, ale jakby tu już jestem bardziej turystą na wsi niż rolnikiem. No a propos tej twojej właśnie wsi, Marcin, jak ludzie na ciebie reagują? Ci, dla których jakby nie jesteś prorokiem, tak, we własnym kraju, te osoby, które cię znają od dzieciaka, czy to jest tak, że oni jak cię widzą, to ci tam klepią po ramieniu, jest nasz zawodnik MMA i tak dalej, i tak dalej, czy po prostu rozmawiają z tobą jak z każdym innym normalnym człowiekiem, nie traktują cię jak gwiazdę? Też co, wiesz, też tam ludzie, którzy mnie znali tak dobrze, no to traktują mnie tak samo cały czas. Ludzie, którzy mnie znali mniej, ale no wiesz, tutaj ode mnie z okolic trochę bardziej, wiesz, zagadują już bardziej tak jak do sportowca takiego typowo. Tyle, tak to wygląda. Ci, którzy mnie znali, się raczej nie zmienili podejścia do mnie. Cały czas tak samo jest. Ja tutaj też nie jestem, nie czuję się jakby... człowiekiem, który musiałby tu zasługiwał na jakieś nie wiadomo jakie traktowanie. Zawsze jestem... Myślę, że się nie zmieniłem. Ja się nie zmieniłem, więc można mnie traktować cały czas tak samo. Wiesz, ja obstawiam, że ty się nie zmieniłeś, natomiast pytanie, jak ty się z tym wszystkim czujesz i odnajdujesz w tym, dlatego że no, na pewno zauważyłeś, jakie szaleństwo wybuchło na punkcie najpierw Asi Jędrzejczyk, później Janka Błachowicza. Ty jesteś na najlepszej drodze, żeby powtórzyć ich sukces. Za chwilę może być tak, że będziemy mieć trzeciego mistrza, drugiego mężczyznę, trzeciego jakby mistrza w ogóle UFC w Polsce, no bo nie ukrywam, że takie nadzieje z tobą wiążemy. No i co wtedy? Czy ty jesteś przygotowany na to, że ci biednemu schabowego nie dadzą zjeść w restauracji, bo będą sobie foty chcieli strzelać? Myślę, że to nie będzie. Nie będzie aż takim problemem, że takie rzeczy się... Aż takie rzeczy się nie dzieją wtedy, nawet w przypadku Janka i Asi, że nie mogą zjeść. A no jak to się... To jestem na to gotowy. Dobra, to z tą myślą w takim razie zostawiamy i Ciebie, i naszych słuchaczy. Marcin, serdecznie Ci dziękuję. Widzę, że wywiad w kombatanckich warunkach nagrywany z samochodu. Jeszcze raz dzięki serdeczne za czas. Czekamy na kolejne informacje na temat Twoich walk. I dzięki serdeczne i pozdrowienia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich kibiców i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Widzów in the cage. Idzie sobotę i tak dalej. I do następnej walki. Tak jest. Dzięki serdecznie, Marcin, jeszcze raz. Pozdrawiam. Pozdrawiam.